Będę mówić o wydarzeniu współuczestniczących. And it's about participatory events and one set of tools to help run them and make. Pewien zestaw narzędzi, który pozwala nam je organizować. It's an event where the line between na wykładzie. And at events where art and performance play a part, the line between artists and audience is blurred. Gdy w wydarzeniu sztuka, but that's not the event I will focus on because you're already here and you already know how this is. But I will tell you about an event called the Borderland. Powiem wam o Borderlands, w którym uczestniczyłem w ostatnich latach. So this is the Borderland. To jest Borderland. It's a participatory event, to jest wydarzenie współuczestniczące, gdzie organizacja Borderland przynosi tylko toalety, wodę, pewne ciężkie maszyny i elektryczność. Czasami wykładamy nawet kable. Wszystko inne od scen, budowli do toalet budują ci, którzy tam przychodzą. Robimy to co roku i wiele ludzi zostaje po 8 albo 10 dni, nawet do 18. Podobnie jak do kampu, każdy płaci za uczestnictwo, nawet członkowie organizacji. I płacą tyle samo, co reszta. Zaczęło się z pewnym konkretnym celem. Ten cel to zrobić prototypy naszych snów i pozwolić naszej wyobraźni się uwolnić. Eksperymenty to cel, który jest bardzo ważny w Borderland. Chodzi o organizację i społeczeństwo, gdzie rozdział między nimi się rozmywa. Pokażę wam, czym Borderland jest. Polega na tym, żeby przerzucać rzeczy z jednego miejsca na drugie, budować infrastrukturę, zostawiać po sobie ślad, w tym przypadku świątynia. To wspólne współuczestnictwo w tym, żeby budować centralną wieżę świątyni. To sztuka, to rozmowy w kuchni, to tańce, to medytacja o północy. Jest bardzo wiele ludzi duchowych przeżyć. W tym przypadku palimy stary fortepian. Ktoś akurat to play, kto grał i był to dobry koncert. Borderlands to prezenty. Nic nie jest sprzedawane w Borderlands. Ludzie przynoszą swoje rzeczy i rozdają, tworząc dobrą atmosferę. Borderlands to jest improwizowany zespół metalowy, to inżynieria, to sikanie. Jeżeli to widzisz, to balony wychodzące z toalety. Są z tego powodu, że wiele toalet jest dekorowanych przez ludzi, którzy tworzą sztukę, żeby wyglądało fajnie. I to przyjacielstwo, przyjaźń. I to społeczność internetowa. Teraz będę o tym mówić. Zrobiliśmy kilka własnych narzędzi do Borderlands. Inne znaleźliśmy, Dreams i Realities i Loomio, to są te, na których się skupię. Sami zbudowaliśmy Dreams i Realities. Loomio to coś od grupy w Nowej Zelandii. Jest jeszcze Pretix i Keycloak, ale skupię się na tych trzech narzędziach. Zanim do tego dojdę, to chcę pokazać coś inne takie wydarzenie w współuczestnictwie, Burning Man. Burning Man
jest czymś takim, co daje playa. O co tu chodzi? Jest takie tam wrażenie, że bardzo szybko można znaleźć dokładnie to, czego się chce, po prostu chodząc, nawet nie wiedząc, że się tego chce. Jest wiele powodów, dla których to jest całkiem powszechne i myślę, że jeden z tych powodów, że Black Rock City w porównaniu do nowoczesnego miasta, które jest bardzo regularne, to to, że jest gęstą siecią. Chodząc z jednego punktu do drugiego, przez Burning Man widzi się bardzo wielu ludzi, dużo więcej niż we współczesnym mieście. Jest wiele więcej wiedzy, które się dostaje. I, krótko mówiąc, sieć jest gęstsza i różni się tym od zwykłego życia. Powiem o kilku ważnych zasadach projektowania, które były dla mnie ważne w projektowaniu narzędzi. Z mojego doświadczenia powiem, że jest możliwe stworzyć połączoną społeczność przez stworzenie mapy gęstej społeczności. Są trzy kroki. Pierwszy to zwiększyć gęstość kolizji, żeby poprawić połączenia, a w końcu zrobić mapę ścieżek, żeby ludzie potrafili znaleźć to, co chcą. Chcę stworzyć nam lepsze narzędzia, żeby to zrobić. I pokażę wam coś innego. The Silk Road was in fact not a single road at all. It wasn't even a few roads. It was a dense and dynamic network of thousands of routes through the Central Asian Highlands. And a merchant could not decide an exact route before they set out. It wasn't possible. Na jedwabnym szlaku kupiec nie mógł definiować sobie dokładnie trasę i musiał poruszać się po pojedynczych połączeniach. Jeżeli jedna ścieżka była zablokowana, to można było przejść przez inne ścieżki. Ludzie tutaj mogliby tak... To może być znajome dla was tutaj, dlatego że to jest tak, jak przesyłane są pakiety przez internet. W jaki sposób powstaje taka sieć? Często mówi się, że te sieci powstały z powodu handlu, ale profesor Michael Fraschetti, od którego pochodzi ten slajd, twierdzi, że ma to związek z migracją owiec. Możecie nie wiedzieć, do czego to dąży, ale zaufajcie mi. Nomads release herds of sheep for summer grazing in the highland pastures. Na wiosnę nomadzi wypuszczają stada owiec i te owce szukają najlepszej trawy i wybierają się na pastwiska wysoko w górach. No i czasem spotykają się owce z jednej i z drugiej strony góry i tam jedzą trawę latem. No i wtedy spotykają się również pasterze z jednej i drugiej strony góry. No i wtedy wiedzą, że istnieją i pojawia się część takiej sieci, połączenie. Michael Fraschetti wykonał symulacje, które udowodniły, że właśnie tak się stało. To znaczy, nie zaczęło się od handlu, tylko handel był możliwy dzięki takiemu mechanizmowi. Więc to, czego możemy się z tego nauczyć, to, że takie połączenia nie są planowane, tylko powstają dzięki czemuś innemu. To w jaki sposób możemy sprawić, że nasze sieci mają większą gęstość za pomocą tych narzędzi online'owych do planowania wydarzeń? A co może spowodować, że nasze sieci się uformują? I na Borderlandzie
nasze owce, nasze marzenia, to jest sztuka. W jaki sposób możemy wykorzystać sposób, w jaki ta sztuka nas łączy i nasze projekty nas łączą i te wydarzenia nas łączą. Po to, żeby wzmocnić naszą, naszą społeczność i zrobić, żeby była bardziej połączona. Więc zrobiliśmy platformę, to jest taki wewnętrzny Kickstarter, ale bez żadnych pieniędzy, tylko tokeny, symbole. Każdy z uczestników wrzuca na platformę swoje marzenie i ma swojego przewodnika i ten przewodnik pomaga mu spełnić swoje marzenie. And now we also use the Dream platform to distribute the budget. The entire. W tej chwili używamy tej platformy też po to, żeby rozdzielić budżet. Działa to tak, że każdy dostaje 10 takich biletów, tokenów i to nie są prawdziwe pieniądze, to nie jest żadna kryptowaluta, to jest po prostu głosowanie. No i wszystkie te projekty są rozmieszczane na mapie, to znaczy uczestnicy sami je rozmieszczają, no i muszą przez to interagować między sobą, po to, zamiast tego, żeby jedna mała grupa miała wykonać takie rozmieszczanie. No i to może być chaotyczne, ale dzięki temu to też zwiększa ilość połączeń, bo ludzie muszą ze sobą rozmawiać. Więc tak wygląda platforma Dreams. Widać, że jest bardzo podobna do platform crowdfundingowych, takich jak Kickstarter. Tak wygląda pojedyncze marzenie i to jest widok admina. Można na przykład włączyć granty, można zobaczyć na dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i tak dalej. Żeby zaaprobować takie marzenie przed przyznaniem grantu, to ktoś inny musi dokonać jego recenzji, żeby zobaczyć, czy jest zgodny z zaleceniami i czy budżet ma sens. Recenzuje się je przez zostawianie komentarzy i wypieranie takich potworów. No i każdy może przyjść i na przykład zaznaczyć takiego potworka, który mówi, że jakiś materiał jest niepotrzebny albo że budżet nie jest kompletny. No i potem trzeba uspokoić takiego potwora, żeby pójść dalej. W ten sposób promujemy takie kolizje między ludźmi i ludzie pomagają sobie nawzajem. Potem mamy fazę grantów, gdzie uczestnicy, każdy z nich daje innym swoje tokeny z puli 10. No więc jak to wygląda po 4 latach? W 2016 mniej więcej 70% naszego budżetu trafiło do tych projektów uczestników. But because infrastructure costs and venue rental don't scale linearly. No ale ponieważ koszty infrastruktury nie skalują się liniowo, w tej chwili to jest tylko 50%. No ale to jest ciągle dość dużo. No i w tym roku rozdzieliliśmy jakieś 120 tysięcy euro do jakichś 190 projektów i projekty dostały od 100 euro do 10 tysięcy dla największych projektów. Participation in granting among the members of the Borderland is now. No i tutaj tak zmieniało się uczestnictwo w tym procesie grantów. Na początku to było 20%, teraz jest już około 50%. No, czyli mniej więcej tak jak wybory w USA, to bardzo źle dla wyborów, ale tak, ale pomyślmy, co to znaczy, że w zasadzie połowa uczestników spędziła czas, żeby pomyśleć o innych projektach. No więc jeżeli połowa
połowa uczestników popatrzyła na inne projekty, to znaczy, że w waszym obozie osoby, które są tylko w waszym obozie, mogą wiedzieć coś o 100 innych projektach. No i to znaczy, że już były jakieś interakcje pomiędzy ludźmi przez internet. No i w ten sposób zwiększa się ilość relacji pomiędzy różnymi obozami i jest znacznie większa gęstość relacji. I teraz możemy skorzystać z tych relacji do innych rzeczy. Trochę jak właśnie te połączenia w jedwabnym szlaku, gdzie można na przykład planować logistykę, no i w jakiś inny sposób korzystać z tych połączeń. No i tutaj jest przykład, w jaki sposób no, zastosowaliśmy te zasady, żeby zwiększyć ilość połączeń. No i w pierwszym roku zauważyliśmy, że 10% uczestników dawało swoje tokeny do własnego marzenia. No i to pewnie było albo ich własne marzenie, albo marzenie do jakiegoś innego obozu. No więc ograniczyliśmy tą liczbę do 7 i dzięki temu można było, trzeba było bardziej rozdzielić te tokeny, więc ludzie zwykle nie robili tak, że używali tylko 7 tokenów, a resztę marnowali, tylko dawali to innym ludziom. Potem zmniejszyliśmy ten limit do 5 i wynik jest mniej więcej ten sam. Powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób zwiększyć ilość kolizji i zmusić ludzi do większej ilości interakcji i do stworzenia gęstszej sieci. No ale co teraz może... To oznacza, że mamy wiele połączeń, ale one są takie nietrwałe, więc teraz co możemy zrobić, żeby je utrwalić i żeby mogły być wykorzystane na przykład do infrastruktury? W jaki sposób możemy lepiej wykorzystać te połączenia, tak żeby no, ludzie zaczęli korzystać z tych połączeń? Na jedwabnym szlaku ważne ścieżki były wzmacniane przez kamienne struktury, a szczególnie te ścieżki, które były ważne. Wiele osób zrobiło kamienne struktury, dlatego że były potrzebne miejsca, gdzie ludzie mogli korzystać z nich i dzięki temu ten jedwabny szlak mógł przeżyć, te połączenia mogły przeżyć. Our sort of digital caravanserai is Loomio, and we've named the instance. Nasz cyfrowy caravanserai to jest Loomio. No, Loomio jest stworzone przez wspaniałych ludzi z Nowej Zelandii. Bardzo ich rekomenduję, szczególnie jeżeli musicie podjąć wiele decyzji razem. To bardzo dobra platforma. Chciałbym powiedzieć o tym, które funkcjonalności tutaj najbardziej nam pomogły, kiedy mamy taką społeczność i wiele interakcji. Musimy formować podgrupy, musimy w jakiś sposób przeglądać i linkować pomiędzy rzeczami. To dziwne, że Facebook na to nie pozwala. Mieliśmy to kiedyś, nazywało się fora. No i teraz ludzie jakoś o tym zapomnieli. Chcemy móc przenosić konwersacje i rozdzielać je. Chcemy mieć konwersacje, do których można wrócić później. Chcemy móc prosić o radę i robić decyzje. I przede wszystkim musimy mieć jakąś umowę społeczną na tej platformie, coś, na co wszyscy ludzie się zgadzają. Facebook nie ma prawie niczego z tych rzeczy. Dlatego Facebook się do tego nie nadaje w koordynacji grup. Więc tak to wygląda.
zmiana. Ta konkretna grupa na Borderland jest bardzo ważna. Tu robimy decyzje za pomocą metody procesu porad. Społeczeństwo może zmienić rzeczy, kiedy potrzebuje. Część Borderland to próby i to także dotyczy naszej organizacji i procesu decyzyjnego. Nasz proces zarządzania to połączenie demokracji, gdy ktoś, kto co robi, coś robi, to ma decyzję. Mamy bardzo dobre narzędzia z książki, która nazywa się Borderlands Governance and Decision Making Online. But these methods without the digital tools like te metody, te cyfrowe narzędzia to an organization of 3000 participants. Nie byłyby możliwe, że do użytku w organizacji, która ma 3000 osób. So here's an example of how to jest przykład, jak infrastruktura Borderland jest otwarcie planowana. Tu przykład budowy sieci elektrycznej i różne grupy dostają informacje, gdzie będą umieszczone. Jeżeli potrzebują więcej mocy, to mogą się zgłosić i powiedzieć o tym. To wszystko jest otwarte nawet dla świata zewnętrznego. Ten proces porad to jeden z moich ulubionych przykładów. Jeden z członków uważał, że to nie jest uczciwe, że jego syn nie mógłby wejść za darmo, gdy jego urodziny wypadały w pierwszy dzień wydarzenia. Taka była zasada, że jeżeli masz 12 lat albo mniej, to możesz wejść za darmo. On uważa, że będzie bardziej sensownie, żeby 12-latkowie, którzy zaczęli mieć 12 lat w tym samym roku, też mogli wchodzić za darmo. Więc on wyszedł do grupy i rozpoczął dyskusję. Więc ostatecznie to była jego decyzja. I ostatecznie wybrał inną propozycję niż tą, którą miał na początku, ale ostatecznie mógł zrobić to, co chciał i rozwiązał problem, który miał. Jeżeli uważasz, że ten proces jest całkiem dziwny i że to jest praca dla XY, to może nie, ale bardzo często działa. Ale nie mogę tego w tej chwili wyjaśnić ze względu na czas. Polecam obejrzeć nasze wykłady na Talk Borderlands SE Advice. Może tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, albo możesz się ze mną skontaktować. Więc jak bardzo uczestniczą członkowie w tworzeniu naszej społeczności? Więc na niebiesko są pokazani użytkownicy, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w tworzeniu naszej grupy. And there are about 3,600 users registered on the platform. And the red graph. Jest mniej więcej 3,600 użytkowników zarejestrowanych w platformie. Na czerwono widać użytkowników, którzy byli aktywni przez ostatnie 30 dni. W każdym momencie około 20% użytkowników byli aktywni przez 3 miesiące wcześniej. Chcę coś wam pokazać ciekawego tutaj. W 2018 straciliśmy miejsce na wydarzenie kilka tygodni przed datą. Więc zaczęliśmy negocjować z 5 różnymi miejscami bez pytania zarządu, żeby rozwiązać ten problem, który miała społeczność.
Ostatecznie znaleziono miejsce i miesiąc przed wydarzeniem wszystkie plany musiały zostać zmienione tak, żeby pasowały do nowego miejsca. Czyli musieliśmy bardzo szybko wzmóc nasze moce, żeby poradzić sobie z tym wydarzeniem, z tym od strony organizacyjnej. I tutaj widzimy strzałkę, gdzie pisze o negocjacji. Bardzo widać, że uczestnictwo wzrosło, gdy próbowaliśmy rozwiązać ten problem ze strony organizacyjnej. Więc to, co się dzieje, to ludzie używają sieci, które są stworzone przez prototypowanie marzeń, a potem używają ich do współuczestnictwa. I tutaj jest różnica, na tym polega, gdy my się różnimy od innych współuczestniczących wydarzeń. Są trzy różne aspekty współtworzenia. Jest proces, infrastruktura i tworzenie. An event like Burning Man pretty much only Burning Man właściwie tylko pozwala współtworzenie od strony sztuki. Można tworzyć, można wymyślać sobie, co chcemy, jeżeli chodzi o tworzenie sztuki, ale nie można współtworzyć procesu ani infrastruktury. I to jest taka przeszkoda, którą próbujemy obejść, żeby umieścić się w środku na przecięciu tych wszystkich okręgów. Gdy poprawimy połączenia, gdy wzmocnimy połączenia, wracając do jednego szlaku, gdy ścieżki już tam są na miejscu, musimy je narysować na mapie, bo gdy nowa osoba, która wejdzie w naszą sieć, musi się zorientować. Więc oczywiście ludzie zaczynają rysować mapy od Chin do Europy. Jak my to robimy w tym kontekście? Staramy się. Budujemy narzędzie, które nazywa się Realities. Jest to połączenie wiki i menedżera zadań. Co się da zrobić? Możemy zrobić potrzeby jak moc, jak władza, i możemy zdefiniować odpowiedzialność, która łączy się z potrzebą. I każde z zadań ma kogoś, kto jest odpowiedzialny za zrobienie tego i kogoś, kto jest przewodnikiem. Jeżeli ten, który ma to zrobić, nagle wypada, to przewodnik może znaleźć nową osobę i sprawdzić, czy osoba odpowiedzialna rzeczywiście to robi. I możemy znaleźć zależności między odpowiedzialnościami. Po pierwsze, potrzebujemy zrobić decyzję. Musimy wiedzieć, kto jest zależny od ciebie. To jest dobry sposób, żeby dowiedzieć się, kogo mam zapytać o radę, jeżeli robię jakąś, jeżeli podejmuję decyzję. Więc możemy zajść do realities i zobaczyć, jak decyzja wygląda. To jest wciąż nowy proces i w tym roku był całkiem dobrze używany. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli spojrzymy na mapę zależności, to ktoś w organizacji może rozumieć, co tam się dzieje. A po trzecie, możemy znaleźć krytyczne odpowiedzialności, które są bardzo ważne. To jest mały graf, jest bardzo eksperymentalny i jeszcze niedokończony, ale po pierwsze możemy widzieć ludzi, możemy zobaczyć na zewnątrz pierścienia.
Wewnątrz, po środku są odpowiedzialności, które są przed kogoś podjęte, a w samym środku te, które nie są jeszcze podjęte przez nikogoś. I tutaj widać, że przewodnicy mogą przewodzić bardzo wielu ludziom. A to są odcinki, które odpowiadają zależnościom. Tam na rogu widać, że coś jest bardzo ważnego, coś jest krytycznego. Da się je na to spojrzeć i znaleźć punkty, które, jak na, które są ważne i do których, na które trzeba uważać. Jedne z nich w przybliżeniu. I Peter jest za to odpowiedzialny i trzeba się upewnić, że Peter może zrobić swoje zadanie. I po co to jest? Jeżeli mamy rozproszoną organizację i stwierdzimy, że nie mamy normalnych hierarchii i wybieranych ludzi, którzy mają podejmować decyzje, to okazuje się bardzo ciężko mieć wykres organizacji, bo trudno jest zrozumieć, co robi kto. No i w końcu schematy organizacji w zasadzie nie są prawdziwe i przeważnie wyglądają w rzeczywistości mniej więcej tak. No dobrze, to już jak już mamy mapę ścieżek, no to teraz podsumowując, na początku zwiększamy liczbę kolizji, potem wzmacniamy połączenia i potem tworzymy mapę ścieżek, które stworzyliśmy. Podsumowując, no zaczęliśmy projekt Participio, który właśnie zbiera różne takie pomocne narzędzia, takie jak Dreams, Realities, Loomio i inne. Skorzystamy z funduszy, które dostaliśmy w zeszłym roku na te projekty i przekażemy je kilku innym projektom, które również robią interesujące rzeczy, jeżeli chodzi o kulturę partycypacji. W tej chwili no, wiem o co najmniej 8 różnych wydarzeniach, które używają przynajmniej niektórych z tych narzędzi. Mamy Niemcy, Izrael, Austrię, Szwecję, Norwegię. Możecie zobaczyć, że te pomarańczowe kropki to wydarzenia, które nie używają platformy Dreams, ale używają tej samej metodologii, czyli tego samego pomysłu. Więc podsumowując, chciałbym też wspomnieć o Hoffnung 3000. To jest świetną platformą, która robi podobne rzeczy, ale w inny sposób, bo też można zdefiniować zasoby, wydarzenia i miejsca i w jakiś sposób skorzystać z nich, na przykład, żeby zrobić festiwal. Polecam wam również sprawdzić tą stronę. Inne interesujące narzędzie to jest DuoCreate. Task manager. To jest otwarty manager zadań z jakimiś dodatkowymi funkcjonalnościami, które sprawiają, że jest dobry właśnie do takich partycypacyjnych organizacji. No i to jest wszystko. Możecie wejść na ten adres, żeby zobaczyć mój projekt Participio. Jest też repozytorium Gitowa. Jestem również dostępny pod tym adresem e-mail. Możecie tam zadawać mi pytania. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Well, thank you. Thank you very much. Dziękujemy. Do we have any questions from the audience? Czy są jakieś pytania? Anybody want to know? Over there. You'll have to speak into my microphone, please.
Mów proszę bliżej mikrofonu. Hey, thanks for the great talk. One thing. Dziękuję za wykład. Jedna rzecz, która jest dla mnie niejasna. Powiedziałeś, że jesteście zdecentralizowani i na nikogo się nie głosuje. No dobrze, to co jeżeli ktoś powie na przykład, że chce się zająć zasilaniem, a nie ma żadnego doświadczenia? Dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy właśnie tę pozycję przewodnika, czyli jest ktoś, kto wie, jakie umiejętności są wymagane i może porozmawiać z tą osobą, no i powiedzieć, no słuchaj, nie wiem, czy możesz to zrobić. Oprócz tego, żeby podjąć jakąś decyzję, to musisz najpierw poradzić się innych. To znaczy, takie osoby, taka osoba musi porozmawiać z wszystkimi innymi osobami, które są zaangażowane. No i oni szybko zauważą, że to nie jest dobra osoba i zmienią na kogoś innego. A to nam się zdarzało kilka razy i zwykle dzieje się dość szybko. Okay. Czy są jeszcze pytania? So this is exactly the question I was thinking when you looked at it, like what's the discovery mechanism for stakeholders in that? W jaki sposób dowiadujemy się, kto jest zainteresowany, jakie są te zależności, kogo trzeba zapytać o radę? So this is the part of it that's a little bit of magic, and this is also why. To jest trochę magiczne. Mówią, że każdy może zdecydować na temat wszystkiego, ale no to nie jest takie proste. Dlatego, że musisz rozumieć te rzeczy. No i to też jest jakieś zabezpieczenie, dlatego że trudno jest zacząć robić decyzje bez poznawania najpierw ludzi i tej organizacji. No ale Realities pomaga trochę w tym przez zdefiniowanie tych zależności. Dzięki temu można zobaczyć, kto jest zaangażowany i spytać te osoby. Can you give an example of like conflict resolution on the platform, or whether you? Czy możesz podać przykład rozwiązywania konfliktów? Right. Czy była jakaś kłótnia? So conflict resolution is completely vital for this thing to work. Rozwiązywanie konfliktu jest absolutnie niezbędne. Inaczej wszystko się rozwali. Jeśli ktoś podejmie decyzję, a ktoś inny zrobi inną decyzję, nie zgodzą się, no to mamy konflikt i musimy go jakoś rozwiązać. Mamy proces eskalacji, który zaczyna się od tego, że te dwie osoby po prostu rozmawiają i próbują zrozumieć, co nimi kieruje i dlaczego są w tym konflikcie. Potem eskalujemy do jakiegoś niezależnego mediatora, i który rozmawia pojedynczo z tymi osobami i próbuje jakoś rozwiązać ten konflikt, ale można eskalować jeszcze dalej na poziom trybunału, gdzie osoby znajdują kogoś, kto ich reprezentuje i znajdujemy trzecią osobą. No a na koniec eskalujemy do zarządu. Ale nigdy nie doszliśmy nawet do etapu trybunału. No ale to jest też społeczeństwo hippiesów. Oni są dobrze w takim wyluzowaniu, jeżeli trzeba. Czy mamy jakieś pytanie z internetu? Nie wygląda na to. Czy ktoś jeszcze chciałby coś wiedzieć? Następne pytanie. I understood that you have a board. Rozumiem, że macie zarząd. If the board disappears, to co jeżeli zarząd znika? Czy wydarzenie dalej się toczy, czy też go nie będzie? Nie rozumiem, w jaki sposób może zniknąć. Rozumiem, że masz na myśli, że mogą odejść. Borderland jest organizacją non-profit, zorganizowaną w Szwecji. Jeżeli zarząd odejdzie, to ludzie, którzy uczestniczyli w ostatnim wydarzeniu, organizują walne zgromadzenie i wybierają nowy zarząd.
position of authority, and there is an annual general meeting every year. Jakby najważniejsi są członkowie i jest zebranie wszystkich co roku, gdzie wybierają zarząd. Want to know anything? I sort of have to squint below the brim of my hat. No. 3, 2, 1. Oh, okay. There's one there. Oh, over there. Jest jeszcze jedna osoba. With people being able to choose the jobs that they do, sort of, you know, ad hoc. Jeśli ludzie mogą wybierać, czym się chcą zajmować. Czy zauważyłeś, że ludzie zwykle wybierają to samo w kolejnych latach, czy raczej jest dużo rotacji? No, to zależy od ludzi. Na przykład ja byłem w wielu różnych rolach i zajmowałem się wieloma różnymi rzeczami, ale niektórzy lubią się zajmować ciągle tym samym. Osobiście myślę, że ludzie powinni nie zajmować się tym samym przez więcej niż 3 lata pod rząd. Nie wysyłamy rakiety na Księżyc, więc nie potrzebujemy osób, które zajmują się tyle czasu tym samym. Lepiej, żeby organizacja miała więcej świeżej krwi. No, ale to jest tylko moja opinia. Okay. 3, 2, 1. Well, come out here. Hi, I'm into Borderland this year. Really good, right? Nice. Byłem w tym roku na Borderlandzie, bardzo mi się podobało. Before, how did you develop? How did you end up with this? Like, how did the decision process? Jak doszedłeś do tego etapu w ciągu kilku lat? So, jak doszliście do tego etapu? The decision to go towards this decentralized advice process thing was made in 2015. Podjęliśmy decyzję w 2015, żeby pójść w tym kierunku na corocznym spotkaniu. Nie mieliśmy żadnego planu, żeby to zrobić online. Nie mieliśmy jeszcze dreams. No, po prostu chcieliśmy iść w tym kierunku. Było to dla nas interesujące. No i dalej to jakoś poszło. Na samym początku był okres, kiedy ludzie byli bardzo ewangeliczni, bardzo przekonywali innych do tej książki Reinventing Organizations. I próbowali zaimplementować dokładnie ten protokół opisany w tej książce, ale to nie było dla nas pomocne. No i powiedzieliśmy, że nie robimy tego, nie używamy tego, co zdefiniowała w tej książce, czyli turkusowej organizacji. Zabraliśmy używać tego słowa. Czasem jest tak, że coś nie działa, kiedy nie mamy żadnego systemu. Powiedzieliśmy, że każdy może zdecydować o wszystkim i już. No i rzeczy zaczęły się psuć, więc zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób naprawić to czy tamto. Jedna najważniejsza rzecz, żeby to działało, to zaakceptować, że mogłoby nie być Borderlandu i to jest w porządku. I jeżeli nie będzie Borderlandu, to znaczy, że organizacja tego nie chciała. No, a jeżeli by chciała, to popracuje i uda się to. Na koniec to jest tylko wielka impreza na polu. Jeżeli nie będzie, to nie koniec świata. To mogłoby być o wiele trudniejsze, gdyby były wyższe stawki. I jeżeli są wyższe stawki, no to musisz o wiele bardziej uważać, żeby rzeczy się nie psuły. No ale my mamy ten luksus. Yeah, you probably also have problems when it scales into large. We have realized that we've. Pewnie macie też problem, kiedy rzeczy się skalują i organizacja robi się duża. As long as it's small, it's very neat and doesn't scale always that well. Okay. Kiedy jest małe, to jest łatwo, ale może się dobrze nie skalować. We have one more question. No? Do I miss out anybody? Okay, well, thank you very much for coming and telling us all about. Dziękujemy za opowiedzenie nam o tym. Thank you. Prosimy o klaski.